Cześć, witam Was ponownie w naszym salonie sprzedaży kolba.pl i dziś porozmawiamy sobie o rzeczach, które uchronią Was przed wyziębieniem podczas niskich temperatur. Właśnie w tej chwili odbywa się zlot leśnych ludzi Kochanie, idę do lasu i wiadomo, jest zima, chłopaki będą nocować, w zasadzie nocują już dzisiaj w pełnym mrozie przy minusowej temperaturze, więc trzeba się jakoś zabezpieczyć. A czym możecie zabezpieczyć się, jeżeli chodzi o produkty w sklepie Kolba? To już Wam pokazujemy. Taką rzeczą, która naprawdę nas może termicznie zabezpieczyć, są porządne skarpety. Ja miałem okazję ostatnio, włóczyłem się po schronach, testować skarpety z Merino. Właśnie dokładnie takie. Ciepła stopa na pewno zapewni nam komfort. Oprócz tego miałem termos z ciepłą kawą akurat. Można mieć też z herbatą oczywiście. Wieprzowina i batony energetyczne. To akurat sobie testowałem, możecie sobie to zobaczyć. Zjadłem 2 batony i 100 gram wieprzowiny, niecałe 1000 kalorii na 8 godzin. Spokojnie było mi ciepło, nie byłem głodny. Oczywiście nie tylko ciepła odzież, ale także odpowiednia ilość kalorii, tak żeby organizm miał czym się ogrzać. Jeżeli chodzi o nocowanie w lesie, ale nie tylko w lesie, jeżeli jedziemy nawet na wakacje i pogoda nie dopisuje, bardzo ważną rzeczą jest ochrona przed utratą ciepła podczas snu. No i tą ochronę oczywiście zapewnia nam śpiwór. Tutaj mamy 2 śpiwory marki Robens. On gwarantuje nam komfort ciepła przy minus 5 stopniach Celsjusza. Drugim śpiworem jest śpiwór marki Campus. Bez problemu możemy się wyspać bez utraty temperatury, bez ryzyka zapadnięcia w hipotermię. W ogóle jest jeszcze taka sprawa, jak jedziemy na przykład gdzieś dalej samochodem, warto też mieć zapas ciepłej herbaty, czy nawet śpiwór w samochodzie na wypadek jakiegoś karambolu na drodze. Drogi mogą być nieprzejezdne, może nas zasypać. Takim śpiworem też możemy sobie zapewnić po prostu przetrwanie w takich warunkach. Jeżeli biwakujemy w miejscu, w którym będziemy mogli palić ognisko, to na pewno piła jest niezastąpionym takim elementem. Samo użycie piły już sprawia, że jest nam cieplej, a w zimę potrzebujemy więcej tego opału, zwłaszcza jeżeli będziemy nocować. Piły żółte i czerwone przeznaczone są do drzewa mokrego, więc bardziej polecamy Wam właśnie czarne, czy nową z serii Auto 2000. Do drewna suchego, które możecie zbierać normalnie z ziemi, nie ścinamy żyjących drzew. Jak wstaniemy rano i chcemy się ogrzać, to najlepszym sposobem na to, żeby właśnie zyskać troszkę tej temperatury, jest łyk czegoś ciepłego. No i tutaj mamy kawy w naszej ofercie, leśna poruchawa i spacer włóczy kija. Także właśnie dla Was, dla tych, którzy lubią włóczyć się po lesie, spać w lesie, takie kawy mamy w naszej ofercie. O czajniku nie powiedziałeś. No i właśnie, mamy jeszcze oczywiście sprzęty takie jak na przykład czajniczek, które możecie właśnie zagrzać wodę na kuchence gazowej w swoim obozowisku. Warto zadbać o to, żeby nasze buty nie przemokły na przykład na takiej wyprawie. Każdemu wytrawnemu piechurowi i bywalcowi dzikich ostępów leśnych, szczególnie zimą, nie muszę mówić o tym, że właśnie czapka sprawia, że tego ciepła zachowujemy najwięcej, dlatego że właśnie przez głowę ucieka z organizmu najwięcej ciepła, także czapka... 70%! Dokładnie, 70% ciepła ucieka przez głowę, także czapka to jak najbardziej must have, jeżeli chodzi o posiadanie odpowiedniej odzieży właśnie zimą do lasu. A jak jest Wam naprawdę zimno, to zawsze w lesie możecie przytulić dzika. Gumioki, znaczy po polsku kalosze. Jeżeli wchodzimy w jakieś miejsce właśnie takie podmokłe... Czekaj, ale to chyba już na jesień albo wiosnę. No, myślę, że bardziej mokro. Tak. Myślę, a na zimę tak. Mamy jakieś buty? No mamy, tutaj zobacz sobie. Gdzieś jakie czary? Nie masz norówek. Widzisz, Gore-Tex. Nowoczesność generalnie w każdym calu. Harkina. Dokładnie, Harkina. No i przy okazji bardzo ciepła, nie? A to nie są te buty, których chodzą czescy toprowcy? Tak, tak, to są właśnie te buty. Tu znowu mamy skórzaną klasykę do wyboru, do koloru. Czyli solidne, wytrzymałe i ciepłe. Też bardzo ważne, aby stopa pozostała sucha, bo wiadomo, że przeziębienie zaczyna się od stóp. Tak, jeszcze może zwrócić uwagę, to są buty górskie, bo mają taki mocny gumowy otok, żeby sobie nie uszkodzić buta o jakieś kamienie i skały. Dokładnie, ale w lesie to też jest przydatne, wiesz, jakieś tak. Gałęzie, patyki, korzenie, tego typu sytuacji. Co ty tam masz, Bart? No słuchaj, to jest fajna akcja. Jakaś kurtka z NASA?
W pewnym sensie można tak powiedzieć. W tej kurtce na pewno nie zamarzniecie nawet przy minus 20 stopniach, dlatego że ona nagrzewa się do 50, nawet do 53 stopni. Także podłączamy ją pod powerbank. Jest dołączany oczywiście w zestawie, także nie musicie kupować osobno. 3 stopnie nagrzewania, 30, 38, 38, 46 i 46, 53 stopni. W dodatku zwróćcie uwagę, że ta kurtka jest bardzo cienka, tak więc to może być jedna z warstw odzieży wierzchniej. Możemy narzucić na to jeszcze polar albo na przykład jeszcze kurtkę puchową. No to sprawia, że nawet powiedzmy arktyczne mrozy nie będą już nam straszne. A jeżeli chodzi o wytrzymałość akumulatora, tutaj w tym przypadku, który jest dołączany nawet do 7 godzin, właśnie przy tym największym stopniu nagrzewania wytrzyma. A wiesz, dlaczego nie ma kolejnego 60 parę stopni? Moglibyśmy się ugotować. Bo się białkość ci da, wiesz, w tej temperaturze. Co tam tak wygrzebujesz? A dobieram się pani do mówki. No tak, część ekipy przyjedzie na pewno z drugą połową i tutaj, żeby w nocy były ciepłe rączki, to dokładnie taka mówka znalazł. To też jest ogrzewane elektrycznie, podobnie jak ta kurtka, którą przed chwilą przymierzałeś. Można sobie tutaj dwie ręce ze sobą dotknąć, jedną z drugą. O, widzisz, jak para będzie chodzić za ręce, to mogą się połączyć z tą mówką ciepłą. Tak, dokładnie. Też ciekawa rzecz. Szczególnie, że wiesz, niedługo walentynki, tak więc może akurat prezent. Może akurat. No właściwie to, Marcin, ty jesteś na zlocie. No, mnie już tutaj nie ma. Tak więc to trzymaj się do udanej zabawy. A was zapraszam na zakupy do sklepu Kolba, do naszego salonu. Zapraszam was też na zlot właśnie Leśnych Ludzi. Kochanie, idę w las. Trzymajcie się ciepło i na razie.